Witamy dzisiaj, moim Państwa gościem jest Tomasz Dwal. Cześć Tomek. Witam. No Tomek, przede wszystkim witamy w KSW. No cóż mam powiedzieć, no witamy, dziękuję. Zacznę właśnie od tej strony, bo kiedyś Ty powiedziałeś, że KSW robi cyrk, nigdy na KSW nie zawalczysz, natomiast Martin Lewandowski powiedział, że Ty nie masz jaj, żeby na KSW zawalczyć. No jak to się zmieniło wszystko na przestrzeni tych ostatnich lat? Musimy jeszcze wrócić do tego, kiedy to tak naprawdę było, ile lat temu to było i może i takie słowa padły. Wtedy chłopaki byli w innym miejscu niż dzisiaj są. Ja też jak gdyby mentalnie też byłem gdzie indziej, bo prawdopodobnie te słowa padły w momencie, kiedy ja byłem sobie, wiesz, w bezpiecznym środowisku, czyli w UFC. No i teraz dzisiaj rozumiem, że żeby KSW było tu, gdzie jest, potrzebne były kroki właśnie z tymi wszystkimi celebrytami i tak dalej, bo widocznie tak musiało być, żeby ruszyć tą polską publikę i im się udało. Udało nam się też jakoś dojść do konsensusu, no i jestem w KSW. A myślisz, że to będzie jedna z Twoich najtrudniejszych walk w karierze? Myślę, że miałem trudniejsze tak naprawdę, a to czy będzie trudna, to okaże się 6 grudnia. No ja po prostu nie będę mówił, że się tu będę przejmował, stresował, bo też tak nie jest. No też taki sobie los wybraliśmy, taką mamy pracę i tak do tego trzeba też podejść. No. A powiedz Tomek, czego najbardziej się obawiasz, jeśli chodzi o Mameda? Jeśli jest taka rzecz. Czego? No to, że czasami może być nieprzewidywalne i tak dalej, ale tak naprawdę nie będę się zastanawiał, czego się tutaj obawiać, tylko będę trenował tak, żeby być na wszystko gotowym. Zdradziłeś na konferencji prasowej to, że pojedziesz prawdopodobnie do Ankosu się przygotowywać, czy jeszcze planujesz jakieś wyjazdy, czy będziesz przygotowywał się w Krakowie? To znaczy ten Ankos wypadł tak na razie spontanicznie, bo rozmawiałem z Jankiem Błachowiczem i tak żeśmy razem doszli do wniosku, że chyba będzie lepiej jak ja tam przyjadę niż ich ściągać tutaj, ponieważ dużo chłopaków tam na miejscu trenuje też na podobny termin i naprawdę jest z kim porobić duże rzeczy. A powiedz Tomek, podpisałeś w KSW kontrakt na 3 walki. Może zapytam jeszcze, czy podpisałeś go po ogłoszeniu przez Promak odwołania gali? To znaczy, nie wiem w którym momencie podpisałem kontrakt, nie wiem w którym momencie też Promak odwołał galę, natomiast nie potwierdzam tego, że podpisałem kontrakt na 3 walki i też nie zaprzeczam. I na temat kontraktu i dalszej współpracy możemy zacząć rozmowę po 6 grudnia. A jeszcze chciałem zapytać o coś, czy podczas rozmów z KSW była też rozmowa o ewentualnej walce z Michałem Materlą i walce o pas? To znaczy, były takie możliwości, ale tak jak mówię, na chwilę obecną wszyscy skupiamy się na 6 grudnia, na tym jak będzie wyglądać ta walka, kto z tej walki wyjdzie zwycięsko i dalej będziemy debatować, co tu dalej robić. A gdybyś miał wybór, Mamed, Materla, to wybrałbyś Mameda? Ja myślę, że tak, no walczyć, jak gdyby stajemy się lepsi walcząc z lepszymi od siebie. No, w tym momencie Mamed jest numerem 1, ma bardzo dobry ranking, dobrze się plasuje, także dla mnie to jest naprawdę być, a czy może nie być albo nie być, ale duże wyzwanie i wierzę w to, że mogę zwyciężyć i tak naprawdę to Mamed ma więcej troszeczkę do stresania, bo on to musi wszystko obronić, ja to muszę zdobyć tak naprawdę, a jak wiemy wszyscy, nie sztuka jest osiągnąć mistrzostwo, sztuka jest podtrzymywać mistrzostwo i utrzymać mistrzostwo. A powiedz Tomek, bo Ty wniesiesz do KSW coś absolutnie nowego. Wniesiesz to, że podczas Waszego wyjścia do ringu, podczas Waszej walki, to za Tobą będzie prawdopodobnie większość kibiców na hali. Powiedz mi, jak się z tym czujesz? No, zobacz, to się okaże, czy kibice będą, czy będzie większość za mną, no to wszystko wyjdzie tak naprawdę w praktyce, natomiast no tak jak wcześniej tutaj podkreślałem w wywiadach, fajnie, że będzie publiczność, natomiast nie możemy się też w 100% skupiać na tym, co publiczność będzie krzyczeć, gwizdać i tak dalej, my musimy się skupiać na tym, żeby wykonać swoją pracę w ringu, w oktagonie. Okej, Tomek, serdecznie dzięki za wywiad, bo spieszysz się na pociąg, powodzenia w walce. Dziękuję, również pozdrawiam.